Hej, hej, witam was stanie, witam was serdecznie, oczywiście na tych bloku. Witam was dzisiaj na serwerze 1. Dzisiaj będziemy zwiedzać kolejne wyspy. Wiem, że już jest po konkursie wysp, mimo wszystko ja nie odpuszczam, zwiedzam kolejne wyspy, bo mój remont nadal trwa, nadal się wydłużył, nadal ekipa remontowa, która przebudowuje moją jaskinię, no troszkę zabalowała ostatnio i po prostu ich nie ma w pracy. No taki haczyk. No, w każdym razie ja muszę się gdzieś ulokować, u kogoś ulokować. Pewnie wykorzystam jako atutu przekupstwa kluczyki, aby mnie ktoś przyjął do siebie. Zobaczymy, kto będzie tym razem chętny. I całe szczęście, remont wprawdzie u mnie jak najdalej, daleko do końca, ale póki co tutaj mam dobre otoczenie, bo na serwerze jedynce panowie mnie przyjęli. Panowie... Jesteśmy. Jest Helos i Pieprzak. Okej, okay, dobra. Dobry. Widzę, ciekawe skiny macie, to trzeba wam przyznać. Jeden i drugi takie Co to za skiny? Skąd te skiny? Ja mam to jest własnoręcznie robiony T-Rex. Sam sobie zrobiłem, bo na plecach mam nick wygrawerowany. A, tak żeby wiadomo jak masz na imię, jakby ci trzeba zidentyfikować. Tak, żeby nie było, że podróbka jakaś. Okej, okay, czyli pamiętajcie, jak znajdziecie kogoś, jakiego pana leżącego gdzieś na ziemi z napisem Helos, to będziecie wiedzieć, kto to jest. Tak. Dobra, to co? Prowadźcie mnie, oprowadzajcie. Widzę, już sporo główek zgarnęliście. Widzę Kenara, swoje główki i nawet tego Astrid i Szkieletowa. Tak, Szkieletowa trochę tu nie pasuje tutaj, ale dobra. Nie ma to tamto. Astrid, widzisz, my mamy główkę Astrid, a ty nie widziałeś Astrida, bo u ciebie spał na odcinku. A, no tak, pewnie spał. Dobra. Dobra, to w takim razie pokazujcie, co macie, pokazujcie, co po kolei, gdzie to. Trochę tak ubogo stwierdzam, że trochę raczej, no ubogo. Macie ładne korytarze, to trzeba wam powiedzieć. I macie enchant, i to fajny enchant, fajna taka klatka. Przydałoby się jakieś takie jeszcze drzwi w tym stylu i byłoby fajnie. Taki mamy, żeby, ale taki już zacznie nieużywany, bo... No tak. Już nie te czasy, żeby się używało tego, takiego biedactwa. Tak, takiego biedactwa. Czyli jednym słowem, umówmy się, wszyscy, którzy używają Tinkersa, używają do realizacji pierwszych rzeczy, a później gdzieś ten Tinkers leci w odmęty z pamięci, kiedy tylko wchodzimy w pulveryzery. Dokładnie, bo to się bardziej opłaca, jest dużo szybciej, tylko trochę energii trzeba, bo jest skumulowane. Okej, okay, tu widzę mega magazyn, tylko w tym mega magazynie widzę, że raczej ciężko byłoby się odnaleźć. Nie, ten mega magazyn będzie zlikwidowany za jakiś czas, bo już mamy drive. Aha, czyli już wszystko ten, ale fajnie to wygląda, ewentualnie mógłby zostać tak jako prehistoria. To jest doba. Dobra, i teraz co? I tutaj, tu, a, tutaj, jakiś... tutaj albo tutaj, albo tutaj. A, bo to wy macie pofarbowane, a co? Aha. Tak, ważne. Tutaj właśnie Pieprzak to właśnie zrobił takie te anchory, bo ja to tak jak staromodny jestem, ja wolę zwykłe windy. Jakoś też do windy bardziej do mnie trafiałem, nie wiem co rozumiem, ale tak widzę tu, o, jakieś lasery pod sufitami. Co to jest? Co to wymyśliliście? Do przesyłu energii RF-ów, żeby... A, actually additional, dobra. Okej, okay, czyli tutaj macie przesyłanie do tego, ale to jest dobre, nie trzeba się bawić w kabelki. Nie bawić się kablami i lasery mamy. Tak, tak, i widzę tutaj na start bardzo dużo kurczaków, tylko to są co, złote kurczaki? Glowstone'owe. Nie, glowstone'owe, bo z tym mamy największy problem. Z glowstone'em? Tak. Nic nie przesiewamy, nic nie przesiewamy. Spójrz na ten glowstone na suficie, zrozumiesz dlaczego. A, jeszcze potem niżej też zrozumiemy. Okej, okay, a tu różowe co w tym glowstone'ie robią, te dwa różowe? Bo robiliśmy ten, chcieliśmy odpalić rainbow generator, ale no nie wyszło. Potrzebowaliśmy czegoś typowego. Okej, okay, dla porównania tutaj macie już chyba wszystkie kurczaki, jakie są dostępne. Jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze robimy tutaj kilka, mam właśnie, tutaj się robi jeszcze jedna ostatnie sztuki praktycznie. Okej, okay, ile brakuje? Ja mam jeden awek, dopiero co robiłem aweken drakonią kurczaka. I to są wszystkie dziesiątki, mam rozumieć? Tak, wszystkie dziesiątki. Wow, no to... Tak, brakuje. Dobrze. Na razie jednego mam, aby drakonim Łuczkena. Jeszcze trzeba drugiego zrobić. Okej, okay, dobra, a powiedzcie tak szczerze, ile panowie tutaj już siedzicie na tej wyspie? Właśnie, znaczy na tej wyspie, w tej jaskini. Na tej jaskini siedzimy z tydzień? Coś nie, tak? dwa tygodnie. Dwa tygodnie, ponieważ mówię, mieliśmy wcześniej działkę, tylko niestety, no ja miałem konto sprzed kilku lat, które było no troszeczkę... z nielegalnego źródła. A pan haker! Pan wrócił haker! Pan, to już wrócił wiem. Pan,
prawowity właściciel wrócił i mi trochę zabrał konto. Aha, no, no to cóż powiedzieć, taka nauczka troszkę na przyszłość. No ale na szczęście właśnie pieprzak był dodany do tamtej działki cały czas, więc mógł wszystko przenieść tutaj, ustawiać. Wszystko tutaj zostało przeniesione tu. Okej, okay. Widzę tutaj dyski z Applitat, tutaj widzę jakiś mały enchant, choć z tym enchantem tutaj ten. I tu już macie chyba fabryczkę, jeżeli dobrze widzę, tak, generatory. Lawa, magmatic, tutaj widzę dramy, cobblestone, wiadomo w jaki sposób. Tutaj mamy, to jest zaraz ten drakonik oczywiście. I tutaj standardowy Ender IO. No czyli tak wszystko skompresowane, jakoś nie wyróżnia się. Jakieś plany co do tego? Znaczy, bo to póki co to tak stoi, żeby no, to jest, tak, bo, tak ogólnie to jest to odparcie od samego początku działki, tutaj wszystko to stoi. I jakoś nie mieliśmy jeszcze planu, żeby to po prostu przebudować na jakiś ładniejszy, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Mhm, czyli na razie czyli po prostu jest wszystko, żeby było dostępne, żeby było wszystko pod ręką. No, logiczne. Dobra, to tak, jeszcze to się na potęgę, to się przydaje to bardzo. No i świetnie, dobra, jeszcze pójdę sobie w tym kierunku, a tu zielony znowu laser. A co zielony? No bo to jest zielony, przenosi przedmioty. Jeju, to ja naprawdę muszę sobie nadrobić zaległości w niektórych modach. Tu mamy taką małą farmę melonów, arbuzów. Melony w farbus i tutaj mamy harvest, co to jest za znaczek tutaj? Ja chyba muszę na chwilę reloga zrobić, bo mam ten sam problem co zawsze, czyli zniknęliście mi. No, bo pewnie lagi, bo ja się tak widzę, że tak zatrzymaliście. Nie, pieczak się zatrzymał. No to... ja też, ja was nie widzę w ogóle. Grow Crystal z tieru trzeciego. Aaa, to jest tier trzeci. No to szybki reload, panie, i wracaj do nas szybko, a teraz mnie pieczek trochę poprowadzi. Nie, jesteście na dole, czy tam? I my jesteśmy w melonach. Aha, to muszę się relogować. No to szybko wracaj. Dobra, a ci co, to jest... a jak się to zbiera w takim razie? Jakiś automat no, jest? Są tego, jest automat, jest farmery z Actual Editional. A no tak, Jezu, ślepiej jest. Laserami przenoszą, tutaj jest do drawera. Aha. A nie, tu mamy 303k arbuzów. No to stwierdzam, że naprawdę mocny automat tutaj macie. To trzeba wam przyznać, że jednak no przesyłki laserami, tego jeszcze nie widziałem na tym serwerze. No ale w sumie jedna mała wyspa byłam, więc działa. Dobra, działa, jestem, widzisz mnie? Halo, tu, tak, tu, widzę, jestem. Jak wygląda, tak. mam lima pod oczami? Jeszcze nie, aha, czyli jeszcze nic nie nabroiłem. Dobra, spoko. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Tutaj rozumiem, było przesiewanie i było przesiewanie zautomatyzowane. Właściwie tutaj to dopiero będzie, bo ja to niedawno zrobiłem, bo jeszcze nie miałem czasu, żeby zrobić jakiś tam, żeby grawel okay. się robił albo wiercił. Okej, okay, a moc przesiewania, jaka prędkość? Widzę powoli chyba. Chyba malutka z tego co pamiętam, bo jeszcze nie ustawiliśmy wszystkich tutaj turbin. No właśnie widzę, bo bardzo powoli skręci. O właśnie, podejrzymy. Pokaż, otwórz. O, zobaczymy. Aha, bo to takie jego, przekopane. Kurczę, żadnych tunelów technicznych, wstyd. No panowie. Ja jest się jetpack. Tak. Jest jetpack, ale mówię tunele techniczne, żeby podejrzeć, coś poprawić, coś ten. Gdzie są tunele techniczne? Ja uwielbiam tunele techniczne. Na całych wszystkich wyspach, do których byłem, a byłem na kilkunastu byłem, a na kilku nagrywałem, tylko na jednej znalazłem tunele techniczne. Jak mnie to boli, że nie ma tych tuneli. No, dobra. Właśnie widziałeś. No dobra, to teraz gdzie dalej? Tutaj byliśmy, tu jest winda w dół, tak? Tutaj. Tak. I tu mamy taki, dzisiaj Bartek właśnie zrobił. Tutaj właśnie nasze kopanie tych awakenów. Void Miner, okej, okay, spoko, miłe. Fajne, podobają mi się te maszyny, choć są potężne, ale można w sumie... Zastanawiam się, jakby jeszcze tu je ładnie zabudować, czy one by działały nadal? Jeżeli bym coś nie wbudował? Chyba nie. Szkoda, bo ja bym miał nawet pomysł, jak tu zrobić z tego kulę taką. No to byłoby nie głupie. No ale dobra, skoro nie można. Można po prostu też w ścianie zabudować. No to można ewentualnie właśnie w ścianie. No dobra, czyli tak, tutaj ładna taka komora na przetopienie i co dalej? Wow, jaki mózgotrzep, ojej. Sam to robiłem, mi się bardzo podobało. Ojej. Co mi jeszcze fajniejszy? Ja już mam... A, dobra, już mi się mieni w oczach. Oczopląs, tak, na potęgę. No i tutaj widzę turbinowa elektrownia. Tak. Okej, okay. Czy nie poszliście w reaktor, tylko w tę zwykłą taką turbinkę? No
Znaczy wiesz, turbina bardzo regeneruje. Mamy 40 kilo tego, 40 gigabajtów na tick. Okej, i tutaj widzę cała ta kula. Tu mamy jeszcze też, jak zwrócisz uwagę, tu mamy jeszcze właśnie dimensjale. No tam troszeczkę przesyłają energię od znajomego jednego. Okej, podział energią, spoko. Tak, od Astrida właśnie. Bierzemy troszeczkę, pożyczamy, jakby to powiedzieć. Mm-hmm. I w dół jeszcze tutaj polecę. Aha, to jest w dół. Bo tutaj właśnie nie każdy ma flya i tutaj raczej się nie wyjdzie stąd, jak ktoś się wpadnie. No powiem szczerze, że ta podłoga wygląda tak, jakby jakiś kwas tu pływał. Ale dobre, to jest ciekawe rozwiązanie, żeby tak to wykonać, że ewentualnie właśnie to jest jakiś reaktor czy coś, można by tak zrobić w takim kolorze. Nie głupie by to było. Bo to jest jeszcze, wiesz, to jest jeszcze takie trochę, specjalnie trochę większe zbudowane to pomieszczenie, bo to jeszcze będzie, ten reaktor jest dopiero na 7 poziomie i musimy na 8 mieć gotowy. Czyli moc generowana jaka obecnie? 47... 420 tysięcy na razie. Okej, okay, a zużywacie? Albo 0, albo połówkę. Na jednego łeknę drakona, na jednego łeknę chickena poszło pół całego słoneczka. Aha, okej, okay, spoko. Dobra, to teraz tak, wychodzimy stąd, bo już mi się w oczach zaczęło naprawdę wiązać w oczy, już przestałem widzieć cokolwiek. Dobra, i co tam dalej mamy? Tak, stanę sobie teraz może tymi, tu jest turbina. Tak, tutaj jest wszystko, to jest tylko to, co mamy właśnie tam, żeby tylko się tu nie chodzić. I góra. Tutaj mamy jak coś takiego. Okej, okay, ME. Okej, okay, aha, czyli to cała tu baza. Mamy taki crafter do stelarek, to wszystko idzie automatycznie. Że co? No tu wszystko jest zrobione, chodź ze mną. Tutaj. A czy jeszcze tu coś masz? Tu mamy pierwsze kurczaczki tutaj się robią. To są nowe kolejne. Tutaj niżej jest kolej taka maszynka zrobiona. No czy jeszcze macie coś do pokazania? Co widzisz, to byś mi nie pokazał najciekawsze rzeczy, no nieładnie. Tak, czyli tutaj macie oczywiście soul sandowe, te drzewka, wiadomo. Tu macie Enchanted Alloy Smelter, dobra, rozumiem. To jest o przepalenie tworzenia wszystkich mestopów metali do stelary. Stelarka bez startu. Okej. Okay. Tutaj przejdziesz sobie tędy tutaj, od tyłu, troszeczkę, tutaj. Tu masz właśnie pełno rustów, które właśnie generują poszczególne też kurczaki, które są do tego wszystkiego potrzebne. Aha. Więc widzisz, masz taki trochę jakby pomieszczenie, w którym możesz coś pozmieniać, jak chciałeś. No, w sumie tak, tylko bardziej mi chodziło o dostępie tam, gdzie rurki, ale dobra, niech będzie. Rurki nas jest bardzo, nie, prawie nie używamy, tam nie ma pomieszczeń. No właśnie, bo wszędzie lasery. No to musielibyście mi pewnie wytłumaczyć od samego początku, jak to działa, no ale na to byśmy pewnie stracili z pół wieczoru. No ale dobra, czyli pokrótce, reasumując, my lecimy teraz tak, tu do góry i jeszcze tu do góry. I tak, i ta maszynka, tak, plastik, iron, to jest, Guns of Infinity. Guns of Infinity, tutaj mamy, i to craftuje i to robi wszystko ten ostatni element. I ten przechodzi tutaj, łączy się z... Co to za kurczak jest? To lidowy. A, lid chicken, silver capacitor. Aha, i silver capacitor wam powstaje w taki sposób, tak? Czy ja coś źle kminię? Tak. Aha, i silver capacitor tutaj plus glowstone chicken plus energetic silver ingot daje wam energetic silver capacitor. A, dobra. Zaczynam łapać, co wy tu kombinujecie, ale do tego potrzebujecie 4, czyli coś z tego typu, jak mamy w drawerach. W drawerach tam jest takie coś? Nie w drawerach. Nie, ja już zaczynam mylić pojęcia. Ach, późna godzina. Jak tego, w autocraftingu w Apply'u. Coś tego możliwe. Właśnie, coś tego typu. Dobra, czyli mniej więcej wiem, czy od samego początku, od tego Infinity Plastic, Iron Nugget i Grain Capacitor generujecie, a kończycie aż na Melodonic, nie, Stara Capacitor. Jeju, jak to zwansowane. Przerasta mnie to. Zasmucę się troszeczkę, bo niestety właśnie mamy też taką farmę dużą Grants of Infinity, całą z Firewater, ale niestety ją zakopałem. W sensie jest gdzieś jest dziura, ale jest zakopana tam, gdzie reaktor.
Bo nieładnie wygląda taka rura stojąca. Czyli obstawiam, że ja będę musiał ją sam znaleźć. Pewnie znajdę dzięki moim tajnym kamerkom. Użyję mojej tajemnej mocy i w tym momencie... Ja wiem, gdzie jest, mogę bym tak... Spoko, ja właśnie w tym momencie ją znajdę. Dobra, dobra, jak widzicie, jest całkiem fabryczka wydajna. Fabryczka jest spora, no i dobra, widzę, coś jeszcze w tej bazie jest ukrytego, co powinienem znaleźć, czy już to jest wszystko? Zdając się tak bardziej, to chyba nie. Ale, czyli tak, wbrew pozorom, niby w bazie nic nie ma, niby baza jest skompresowana, niby baza jest malutka. Jednakże baza jest mocno zautomatyzowana. Lasery przesyłające prąd i surowce. Bardzo ciekawe craftery do właśnie kapacitorów i różnego innego rodzaju systemy. Powiem wam, podoba mi się, zwłaszcza te craftery. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Kurczę, kolejna rzecz i znowu zlecę moim robotnikom zrobienie tego systemu. No i znowu będę siedział kolejny tydzień i zastanawiał się, kiedy oni to zrobią. No nic. No nic, wesoło, wesoło na pewno będzie. Zastanawiam się, kiedy wrócę do swojej jaskini, bo póki co to tylko dorzucam kolejnych zleceń. No ale niestety. Dobra, wbijajcie tutaj do góry. Ja dla was tutaj zostawię oczywiście tradycyjnie główeczkę. Główeczkę, tylko że moja główeczka będzie na. A nie, w sumie tabliczka nie musi być, skoro w. Powiesimy tutaj, no. Powiesicie to proszę, to jest główeczka, żeby powiesimy cię, to, powiesimy ci na ścianie. Na pamiątkę było. Serio kasowanie itemów, naprawdę. Super. Ale wyczucie. No, wyczucie, to trzeba przyznać. Dobra. Jest szczęście. O, mieszamy cię. A, wisisz. O, jestem tutaj. Oczywiście w stanie game pozdrawia. I takim to akcentem, panowie, dziękuję wam za to, że pokazaliście mi i moim widzom to, co... Aha, jeszcze tutaj widzę jakieś automaty do zabijania. Aha, zapraszam. Nie, ja już przy jednej wyspie zginąłem, na ostatniej wyspie zginąłem, trafiłem na mega pułapkę. Dziękuję bardzo, nie skorzystam, szkoda mi klucz. A wiesz, nie będziemy narzekać, naprawdę. Ewentualnie możesz dać coś do jedzenia, bo ja też umieram z głodu, bo zaraz z głodu padnę. No tak się nie wyrzucimy, bo chyba nie możesz łapać, nie? Chyba będę musiał jednak pójść na spawn i pożebrać trochę. Znowu będę musiał żebrać, znowu. To chodź na spawn. A, dobra, to za chwilkę. Dobra, w takim razie ogromnie, poczekajcie, tu, tak. Ogromnie dziękuję za to, że tutaj panowie nas oprowadzili. I słuchajcie, zapraszam was na kolejne przygody, na kolejne zwiedzania, bo sądzę, że w takim etapie, jak moi tam pracownicy robią tą moją jaskinię, no to jeszcze trochę to potrwa. Dobrze, w takim razie jeszcze raz do usłyszenia. Pozdrawiam was, Staniu, Pietrzak. Pieprzak, tak, Pieprzak. I ja Helos. Czyli Helos 227. Dobra, dziękuję wam serdecznie, panowie, i pozdrawiamy. A na razie.